Witam od Sylwestra. Mamy zaciągnięte. Zaraz tak z rana sobie zaciągnąłem tutaj tą nie wiem, puszkę, korytko, jak zwał, tak zwał. Zaciągnąłem kabel i tutaj tak samo mamy zaciągnięte z tej strony. Już to schnie. Także tak to wygląda. Na pewno troszeczkę jeszcze mi wciągnie masa. Nie mam złudzeń, ale potem jeszcze raz przelecę już cieniutko i na to już pójdzie warstwa właściwa. Także zaczynamy robotę w czwartek, przepraszam, dobrze gadam? Chyba w czwartek, już nawet nie wiem co jest za dzień. W każdym razie dzisiaj Sylwester. No i co, plan jest ambitny, poszpachlować ile się da w zasadzie, no i tyle. Co się uda zrobić, to się uda zrobić. Zaraz się biorę za te drobne. Światło sobie tu muszę ustawić i biorę się za te drobne obróbki. Sebastian poleci sobie grube ściany, bo to wcale dwóch nie trzeba. Ja będę wykańczał te wszystkie drobiazgi typu tamta ścianka, ta ścianka, tutaj ten róg trzeba zrobić. Czyli te wszystkie sprawy sobie będę tutaj jechał. Komin obrobię bez problemu. No i tak to wygląda. Dobra, bierzemy się za szpachlowanie. Dobra, chcę wam pokazać jak... Jak radzimy sobie tutaj też z tym dołem przy oklejaniu. Czyli tutaj ten punkt, żeby fajnie doszło. Po prostu dociskam szpachelką. W ten sposób jak okleimy, mamy uzyskaną równą linię. Tutaj tak samo i to w ten sposób wystarcza nam na całe, w zasadzie po malowaniu dopiero zrywamy. Tutaj musieliśmy zrobić taśmą niebieską z tego względu, że ta jest za szeroka i niewygodnie strasznie się to robi. Tu mamy wycięte takie paski, żeby tylko wkleić do dołu. No wiadomo, tutaj trzeba uzupełnić, będziemy szpachlować, to potem tu przyjdzie wszędzie akryl przy dole. Żeby zostało to uzupełnione i tak to wygląda. Z jednej strony zaklejam tu. Też zakleimy zaraz na równo i od spodu potem też naklejam taśmę, no po to, żeby nie malować tutaj tego parapetu niepotrzebnie. I teraz już sobie tylko zabezpieczę parapet, dam folię i w zasadzie sprawa załatwiona. Przed pryśnięciem będzie wrzucona folia, oklejone to okno. Na razie nie chcemy tego robić z tego względu, że nie ma takiej potrzeby po prostu. Dobra, idę po folię, położę sobie na parapet. To nie jest folia, to są worki. Worki mam z takie z peletu i te worki po prostu tutaj, one są dość grube, coś takiego i podwójnie złożone, idzie na parapet, więc myślę, że to zabezpieczenie jest dość przyzwoite. Zazwyczaj stosujemy tekturę, lepiej się sprawdza, ale no po prostu nie mam przy sobie w tej chwili, ani będę specjalnie leciał, żeby parapet zabezpieczyć jeden po tekturę. Potem z folią i tak sobie damy radę. Dobra, tak to wygląda. Widzicie, okno oklejone, parapet zabezpieczony, czyli mamy spokój, że nic się nie wydarzy, muszę zarzucić coś na grzejnik, bo muszę dogruntować tutaj te doły. I na ten etap prac, który robimy w tej chwili, czyli szpachlowanie, na razie takie zabezpieczenie spokojnie wystarczy, nie trzeba cudować jeszcze z zaklejaniem okna. To zrobimy jakby przed samym pryśnięciem, potem już docelowo. I w zasadzie po pryśnięciu gruntem, no i sufity też będą pryskane. Po pryśnięciu sufitu zostaną folie zdjęte i do dalszych prac, do malowania, bo tak jak mówiłem, wałkiem będziemy malować ściany, więc do dalszych prac też nie jest to nam jakby potrzebne do niczego, bo odcinka wałkiem spokojnie zostanie wykonana bezkolizyjnie, że tak powiem. Także tak to wygląda na ten moment. Potem ciąg dalszy. Dobra, jeszcze jedną rzecz wam chcę pokazać. Teraz będzie to widać doskonale.
aplikację oczywiście szczotką. Zobaczcie tu u góry. Maluję u góry, widzicie, nic już nie wchłania. No bo po prostu tam było zagruntowane wczoraj i ta ściana już tą chłonność ma wyrównaną. Czyli dotąd mamy zagruntowane. Tutaj nie było, bo tu było pełno gratów jeszcze. Teraz możemy sobie to dokończyć i widać dokładnie, jak się zachowuje w tej chwili grunt, że no coś na pewno daje, tak? Po prostu jest to podłoże przygotowane, że wyrównana chłonność, przede wszystkim nie mamy czegoś takiego na ręce potem. I tak jak mówię, aplikuję szczotką, jakoś bardziej mnie przekonuje niż aplikacja wałkiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o te rogi. Tutaj zawsze idzie sobie szczotką fajnie dojechać. Newralgiczne punkty z tego względu, że jak będziemy mieć dwa kolory do odcięcia, może się wydarzyć w zasadzie wszystko. I tak samo potem jak my gruntujemy, bo to nie mówię, że tak wszyscy robią, jak gruntujemy primerem czy tam jakimś innym gruntem przed malowaniem, to lecimy pierwszy od narożników, czyli to, co jest najważniejsze, żeby fajnie zalać, i potem dopiero ściana. Czyli tak to będzie wyglądać. Póki co to będzie musiało dosnąć, bo będę chciał zrobić dzisiaj te dwie ściany, czyli te gorsze. Te się zawsze dużo lepiej robi, nie ma żadnych zakamarków, wiadomo. Natomiast tutaj Sebastian sobie leci, w tej chwili chyba okleja. Tu ma ścianę poszpachlowaną już, jedną do końca, czyli następna ściana gotowa. Zrobi sobie tą ścianę okienną, tylko musi zabezpieczyć w tej chwili okno, bo nie było zabezpieczone. I ja jadę za nim z tymi pierdołami w zasadzie, no bo zaciągnąłem tutaj ten róg. Dokończę tą ściankę tu, bo zacząłem, no tu trzeba będzie dwa razy na pewno, bo jeszcze to wciągnie mi, ale na raz sobie przygotuję, pojadę w tą stronę i w zasadzie ten pokój będzie, oprócz tego, co jest pod grzynikiem, będzie gotowy do szlifowania, oprócz jeszcze, no wiadomo, narożniki trzeba zrobić. Także tak to wygląda. No i będę chciał zrobić też ten sufit w tej łazience. Czyli te drobne rzeczy, typu komin, typu ta ścianka tutaj, śmiało, bez problemu mogę lecieć sobie ja sam, a Sebastian sobie świetnie radzi z tym etapem tutaj tego szpachlowania, także nie ma żadnego problemu. Dobra, lecimy dalej. Pokażę wam, co zostało do szpachlowania. Została ta ściana w kiblu, sufit. Zostały ta ściana i ta ściana do ogarnięcia. Ten słupek tu, komin. No i tu w dużym pokoju jeszcze ta ściana. Reszta jest poszpachlowana. Jest godzina 13, tak to wygląda. Myślę, że dzisiaj spokojnie ogarniemy bez żadnego problemu całe szpachlowanie. Czyli trzeci dzień, pomieszczenia poszpachlowane, przygotowane. Zostaje nam tylko narożniki porobić, jak podeschnie. Na pewno dzisiaj też coś jeszcze zrobimy narożników i bierzemy się za szlifowanie. Tak to wygląda. Pokażemy wam tą jedną ścianę, jak będziemy nakładać. Ściana praktycznie jak na szkoleniu, najlepsza. Ustawiona na koniec. Na szkoleniu zawsze takie ściany pokazują, jak coś robią, że to tak pięknie, idealnie wychodzi. Jeszcze nie widziałem na szkoleniu, żeby ktoś pokazał ścianę z gniazdkiem, aby jakby jakiś kabel wystawał, nic. Zawsze to, co najpiękniejsze. To tak samo pokażemy my. Jak to pięknie idzie. Już
to widać, jak ta ściana wygląda, myślę, że to widać na kamerze w tej chwili. Żeby też ktoś sobie nie pomyślał, że robimy tu reklamę produktu. To nie żadna reklama. Tylko pokazujemy, jak my robimy w Ładzie, w jaki sposób, jak to wygląda. A to, że robimy takim materiałem, a nie innym, to jest kwestia już prób i błędów. Bo robiło się nie na jednym materiale. Od mastek proszkowych począwszy. Doszliśmy do tej masy i na razie nie spotkałem lepszej, więc zostaję przy tej. Teraz wchodzi se Sebastian i robi wejście smoka. Naprawdę żadna filozofia. To nie jest... No wiadomo, wprawy trzeba nabrać. To nie jest tak, że ktoś tu weźmie z marszu, będzie zacznie robić i będzie mu to wszystko pięknie wychodzić. Tak to nie działa. Trzeba przede wszystkim wyczuć dobrze packę. No i nabrać doświadczenia przy tym wszystkim, bo bez doświadczenia to się nie uda. Tu akurat jest prosta ściana, czyli jeden z lepszych tematów do zrobienia. Natomiast jeżeli przyjdzie komuś zrobić ścianę okienną, czy taką, gdzie jest jakieś gniazdko, no to już się pojawia problem, bo trzeba mieć troszeczkę opanowane te ruchy tą packą. Nie zawsze też idzie tą zrobić, trzeba używać mniejszych. Miejscami samą szpachelką, bo nie ma możliwości dojścia czym innym. Ale wszystko jest do zrobienia. Nakładam, jak widać, troszkę grubiej, czyli to co tam mówią, że ta ilość metrów ma wyjść, nie wychodzi mi nigdy tyle, zawsze wychodzi mi mniej, ale to nie chodzi o to, nie ma co oszczędzać, bo to nie chodzi o oszczędności, tylko chodzi o efekt końcowy. Żeby był dobry.
O, i tak to wygląda teraz już przy wygłaskana. Góra zrobiona w ten sposób. Naprawdę nie ma się do czego czepiać. Jak tam zostają jakieś takie niedociągnięcia, takie wargi czy coś, naprawdę się tym nie przejmuję, bo maszyna to zbierze. 5 sekund tego nie będzie. A sposób nakładania jest dużo lepszy niż robienie to z pacy, gdzieś tam z ręki. Mamy narożoną, no w miarę równą powierzchnię. Znaczy w miarę równą warstwę tej masy. Robią to też agregatem, ale na razie mnie nie stać na agregat za 12 tysięcy. I nawet jakby mi było stać, to nie wiem, czy bym kupił. No i tu jest też plus zagruntowania ściany, bo chłonność jest wyrównana, więc możemy sobie pozwolić, żeby zaciągnąć całą ścianę i można śmiało na tym spokojnie pracować, bez żadnego pośpiechu. Pod tą masę nie trzeba niby gruntować, ale zawsze wolę sobie zagruntować. Choćby dlatego, żeby wyrównać tą chłonność podłoża. Praca to naprawdę przyjemność. Takie ściany. Równie dobrze może zrobić to samo jedna osoba. Nasmaruje sobie pas. Ściągnie, nasmaruje drugi, ściągnie i tak samo sobie da radę. Nawet nie trzeba dojeżdżać, bo wszystko idzie ładnie potem nadłożyć z packi. Ważne, żeby ta powierzchnia była w miarę równa, żeby nie nakładać tej pacy w ten sposób, że gdzieś tam grubiej, tu cieniej, bo nie chce się wałkiem rozciągnąć. Jeśli ładnie rozciągnie, to i ten, co ściąga, ma lepszą robotę. No i ściana przede wszystkim jest dużo bardziej efektowna.
I tyle w temacie z mojej strony. Tak to wygląda. Widzicie, jak się własne ściągnie. Jak są takie jakieś minimalne. No wiadomo, przecież to nie jest żadna ujma. Planek to pięknie zbierze. Nie ma tematu. Powiem wam teraz tak, to jest akurat ostatnia ściana, którą robimy. Wszystkie już są porobione, gotowe. Ewentualnie zostaną nam do zrobienia. Tutaj będzie na pewno do poprawienia. Wyprawka, zaprawka, nie wiem, tam pisali mi, że tak się nie mówi. Może tak się nie mówi, ja mówię cały czas wyprawka i wiem, o co chodzi. Wszystkie te ściany pozrobione, kominy pozaciągane. No i teraz będziemy się brać za robienie narożników. Zaczniemy sobie od tamtego pokoju ostatniego. Przedpokój możemy śmiało już też robić. Tu już jest, zobaczcie, ja to robiłem dzisiaj. Suchutka ściana. Bardzo fajnie tutaj to wszystko schnie, bo jest bardzo ciepło w pomieszczeniach, więc nie mamy z tym problemu, że gdzieś tam nie dosycha. Czyli trzeci dzień pracy, gładzie porobione. Zostają narożniki do zrobienia. No i szlifowanie. Szlifowanie to jest też jeden dzień. We dwóch, jak się weźmiemy bezproblemowo, to ogarniemy. Odpylić powierzchnię i będziemy mogli pryskać grunt. No i będę chciał walnąć sufity w zasadzie. I na tym etapie zostawiamy. Pierwszy sobie oczywiście poodkurzamy wszystko, żeby pył po tym przy pistolecie na mnie gdzieś nie przeszkadzał. Bo wiadomo, jak się będzie wsikać, to wszystko będzie się unosić, więc odpylimy sobie powierzchnię. No i tak to wygląda. Porobione, pogładzone. Zaraz zresztą będziecie mogli sobie zmierzyć czas, ile trwało zrobienie tej ściany. Ściana wygląda w ten sposób, każdy widzi. Nie ma tutaj żadnej ściemy, ukrywania. Dla mnie jest igła i ja się pod tym podpisuję bez żadnego problemu. Dobra, pokażemy wam potem jeszcze, jak robimy narożniki. Czyli trzeci dzień szwachlowania. Mieszkanie 55 metrów, sufit też jest zrobiony w łazience. Zaszpachlowany, czyli no teraz nie widać, bo jest słabe światło, ale jest, musicie mi zaufać. Zresztą nie mam powodu was oszukiwać. No i tak. Tak to wygląda. Wiadomo, potem jeszcze jak po gruntowaniu z lampą trzeba będzie przejść, wyprawki porobić i na przykład tam w rogu, tak jak tam jest sytuacja, no narożniki będziemy robić jeszcze, tak? Ale trzeba będzie tam po prostu szpachelką dołożyć. To są wszystko naprawdę drobiazgi, powiem wam. Drobiazgi. Taka sznita jak tu, no też tego nie zbierzemy, no bo nie będziemy w stanie, więc trzeba będzie ją wyprawić, zaprawić, poprawić. Jak zwał, tak zwał. Nie ma się co czepiać do tego, jak to mówi, jak to co nazywa. Jedni mówią poprzód, inni mówią wcześniej i to też w naszym kraju jest kilka gwar, więc nie widzę w tym żadnego problemu. Dobra. Chwila oddechu i bierzemy się za narożniki. Tak, żebyśmy mieli przygotowane do szlifowania. Przynajmniej te góry porobić, żeby sufity szło już na gotowo ogarnąć i już do sufitów jakby nie wracać, aż dopiero po pryśnięciu gruntem. Okej. Jeszcze jedno chcę wam powiedzieć, wracając do domu, który buduję na sprzedaż, taki sam standard będzie zrobiony u mnie, czyli ta sama masa, ten sam grunt, wszystko będą tak, ściany będą wyszpachlowane, czyli klient, jak ten, kto kupi, będzie miał tak przygotowane pomieszczenia, podłoga, posadzka wylana, zamiast grzejniku będzie ogrzewanie podłogowe, instalacje będą wyprowadzone, wszystkie to, co trzeba i zagruntowane, to wam potem też pokażę, jeszcze do tego wrócę, jak będzie, w jakim stanie będzie oddany ten budynek tam w Krzyszowie, który budujemy. Także na razie tyle. Dobra, chcę wam jeszcze pokazać tutaj te narożniki, jak robię. Jak robimy w zasadzie, bo to... Musi być oczywiście podeschnięte na tyle, żeby szło coś tutaj robić, nie? Jak jest mokre, no to siłą rzeczy nie da się tego
na pewno zrobić. Kawałek wam tylko pokażę. No cały proces w zasadzie jest taki sam. Nic się tu nie zmienia. Wchodzi po prostu tam czopaluch i w ten sposób naciągamy. Po kawałku, ale do przodu. I przygłaskać tą krawędź. Chodzi o to, że potem rogi tak czy siak trzeba robić ręcznie, szlifować. A przy takich jakichś tam strupach jest to nieprzyjemna robota. A tak siateczką czy tam kostką ładnie idzie sobie tutaj potem to wszystko wyprowadzić. Używaliśmy do tego różnych rzeczy. Używaliśmy szpatułek takich do silikonu, ale i tak potem wracaliśmy do tej opcji, bo najlepsza kontrola przede wszystkim i najlepiej idzie to ułożyć. Palec zostawia fajny profil i potem do szlifowania. Jak się szlifuje, fajnie się to sprawdza. Jak nałożę siatkę na palec, to elegancko mi tam też wszystko się wciśnie i nie ma z tym problemów. W ten sposób wszystkie narożniki. Naprawdę idzie to błyskawicznie. Chwila, moment i gotowe. Tutaj już mamy pomieszczenie gotowe. Tutaj też jest już praktycznie cały salon przygotowany w narożnikach. Potem pokażę z lampą, nie będę teraz tam lampy zabierał, ale narożniki są przygotowane. Została ta ściana przy kominie, no bo to jest jeszcze za świeże, więc odpuszczamy. I tak to wygląda. Widzicie, narożnik, potem fajnie idzie to dotrzeć, wszystkie te stróbki, no takie rzeczy też jak widzimy, to od razu po prostu się to, co widać, jakąś dziurkę, to na bieżąco się likwiduje. No, żeby potem tych zaprawek było jak najmniej docelowo. Także tak to wygląda. Jeszcze chwilę roboty tu mamy z tym i tyle na razie. Dobra, mamy zrobione tyle, ile mamy, czyli przedpokój jest przygotowany, ogarnięty, sypialnia, duży salon za wyjątkiem komina z tamtej strony. No i te pomieszczenie też odpuszczamy z tego względu, że było to na końcu szpachlowane, więc nie będziemy cudować, żeby robić mokre na mokre, bo po prostu narobimy sobie niepotrzebnej roboty, a tego nie potrzebujemy. Czyli tu mamy przygotowane, jutro śmiało możemy szlifować. Jeden wchodzi na planeksa, drugi narożniki i myślę, że bez problemu to ogarniemy. Z rana oczywiście sobie zrobimy narożniki tutaj w tym pomieszczeniu i przy tamtym kominie. I za czym poszlifujemy tamte tematy, to myślę, że tutaj do tej pory już nam podeschnie na tyle, żeby szło szlifować. A jak nie, no to też po prostu to zostawimy na koniec. Nie ma jakiegoś tam ciśnienia wielkiego. Także tyle na dzisiaj. Mogę wam tylko życzyć do siego roku, żeby te 3x7 było trochę lepsze niż ten. I wiem, życzenia składa się po 12, ale ja po 12 nie będę po prostu nagrywał, a może ktoś odpali sobie filmik jutro, to będzie miał jak znalazł. Także jeszcze raz do siego roku i tyle na dzisiaj. Na razie.